W Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 1 do 3 wersetu, mamy zapisane następujące słowa. A gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu i oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Gdzieś na Bliskim Wschodzie przed szałasem kuca trędowaty, jego choroba, trąd, dotknął już sporej części jego ciała. Nagle zbliża się do niego młoda kobieta. Chory wzbraniająco podnosi ręce. Nie chce, by kobieta zaraziła się od niego. Jednak ona podeszła przyjacielsko, odezwała się i wyciągnęła Nowy Testament z torebki. Przeczytała mu historię o uzdrowieniu trędowatego. Chory przysłuchiwał się z uwagą. Bardzo dobrze potrafił rozumieć towarzysza niewoli. Gdy czytająca dotarła do miejsca, gdzie Jezus dotyka trędowatego, słuchający nagle jej przerwał i zdziwiony powiedział: Czy Jezus go dotknął? Naprawdę go dotknął? Każdy człowiek omija trędowatego, a Jezus był dogłębnie poruszony jego biedą i w swojej miłości dotknął chorego. Tego ten biedny człowiek nie potrafił pojąć. Tak, Jezus nie wzbraniał się dotykać chorych i nieczystych, by ich uzdrowić. Nie przeraził się również tym, że zetknął się z trądem grzechu. Gdy poszedł na krzyż za nas poszedł Pan Jezus na krzyż i wycierpiał śmierć przebłagalną. Każdy, dla kogo grzech jest problemem i kto chce być wyratowany, może pełen ufności przyjść do Niego. Te słowa chcę, bądź oczyszczony, dotyczą wtedy też i Jego.